Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway. W dzisiejszym odcinku mam dla Was kod i to 2 złote kody o wartości 10 zł, czyli w tym filmie po raz kolejny dwie dyszki do wygrania, ale wygrają dwie osoby po 10 i ten złoty kod, jeden będzie w komentarzu, drugi może też, dlatego im szybciej wbijecie lajki, im szybciej będą komentarze, tym szybciej złote kody pojawią się w opisie. A ja w dzisiejszym odcinku jestem na CaseDropie, wbijajcie pierwszy link w opisie, ponieważ tam z moim kodzikiem dostajecie procent do wpłaty. Możecie płacić każdą metodą płatności, którą sobie po prostu wybierzecie, także wszystko jest dostępne. No i pamiętajcie o tym, że jeśli płacicie 5 dyszek, z moim kodem dostaniecie oczywiście więcej. Ale tutaj możecie sobie wziąć udział w giveaway o taką M9, także serdecznie Was do tego zapraszam. A ja w dzisiejszym odcinku robię taki ciekawy eksperyment, bo będę otwierał tylko te skrzynki, które otwierałem bardzo, ale to bardzo rzadko na filmach i będą to skrzynki właśnie z tych kategorii: kącik profitu, zielony zakątek, farma, jakieś tutaj skrzynki case drop. Tych skrzynek bardzo mało otwierałem na filmach i zobaczymy, czy uda się w sumie wyjść na profit. I zacznijmy sobie w sumie od skrzynki wakacyjnej. Sorry, że się powtórzyłem z tym w sumie, ale dobra, jedziemy. Skrzyneczka wakacyjna razy 3. W poprzednim odcinku udało się zarobić, mam nadzieję, że w tym też się uda. I tutaj leci Uspik Orion i wygląda mi on na dobry stan. Minimal wear 74 zł, dwa itemki tutaj średnie 116, ale to jest profit. To jest profit, także to jest ważne, że nie ma żadnej straty. I też w dzisiejszym odcinku maksymalnie mogę upgrade'ować itemki na 35%. Dziękuję za pomysł z Discorda, pozdrawiam osobę, która to napisała. Miał być to inny filmik, ale jakby połączyłem te dwa pomysły i upgrade'uję dzisiaj itemki tylko na maksymalnie 35% i zobaczymy, czy uda się na takim troszkę większym ryzyku coś zgarnąć, a ja jadę dalej. Skrzyneczka rażenia, niech będzie razy 5. Możecie napisać właśnie, jaka jest Wasza ulubiona skrzynka na CaseDropie, bo też każdy ma, wiadomo, swoją. Teraz leci awupka Neoir, także jest to dla mnie bardzo dobra informacja, chociaż zobaczcie, leci jedna awupka, niby dobrze, a tak to te 4 sobie itemki, ale otworzymy sobie jeszcze 5, bo może akurat uda się zarobić. I co my tutaj mamy? No nie, no tutaj jest jeszcze dużo gorzej, dlatego no nie, tak to raczej wyglądać nie miało. Jedziemy dalej. W sumie jako że mam spory budżet, to sobie będę otwierał po 5 takich skrzyneczek. Dobra, nie otwierałem te skrzynki plus prawie w ogóle, a mamy tutaj sporo też fajnych itemków nawet. Zobaczymy, no na pewno poleci ta czwórka, na pewno te P2000. No i właśnie, chociaż no nie ma tragedii, 149 zł, to jest proficik. Ta CZ-kę 106 zł warta, okej, to otwórzmy sobie jeszcze 5 i zobaczymy, co będzie tym razem. Mam nadzieję, że będzie kolejny proficik. Jest AK Asimov i to powinien być kolejny profit. Kurczę, fajna ta skrzynka, 202 zł, okej, jeszcze Statra Kartel, który też swoją wartość posiada. Bardzo, bardzo ładnie, nie spodziewałem się, że aż tak odda. Jedziemy dalej, kącik profitu i na nową gwiazdę otwierałem, ale nie tak często, dlatego też sobie pozwolę na 3 takie skrzyneczki za 240 zł i może jakaś koska, byłoby naprawdę fenomenalnie. Jest koska, widzowie, jest koska, jest Falchion, który kosztuje 774 zł, bo w Statraku lecimy dur. No i takie coś, co ja rozumiem. Pamiętajcie, widzowie, że trzeba obejrzeć cały film, jeśli chcecie zgarnąć ten kodzik. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie sobie w komentarzu lecimy dur i zobaczymy, ile jest takich osób, które oglądają filmy, nie skipują. Jedziemy dalej ze skrzynką róż i masz nóż. Może ruszymy i dostaniemy nóż. Tak, taki jest plan, 4 takie skrzyneczki. I co my tutaj mamy? Nie ma noża, ale są 2 Oriony. Jest Desolate Space, zależy też, jakie będą stany. 905 zł, 2 uspy Orion w Statraku. Co tutaj się dzieje? Róż i masz nóż. No nie mam noża, ale mam 700 zł profitu. Dobra, no to jeszcze 4 skrzynki niech polecą. Wiadomo, że nie warto być pazernym i pewnie teraz będzie słabo. No jest gorzej, chyba że znowu będzie w takim stanie ten usp. Nie jest w takim stanie, ale 228 zł, co przynosi mi 5 dych straty, ale i tak jest to skrzynka bardzo, ale to bardzo dobra, nie spodziewałem się tego. Dobra, co jeszcze rzadko otwieram? Na pewno skrzynkę kryształów, też rzadko. To otwórzmy sobie razy 5, 85 zł wydaje na takie otwarcie i zobaczymy, co będzie tym razem. No, średnio mogło być na pewno lepiej, ale też tragedii nie ma, 52 zł, to jeszcze 5 pozwolę sobie otworzyć. Czekamy na nowy event, pewnie będzie związany z Halloween. O, awupka teraz poleciała i widzę, że ona jest w dobrym stanie. Okej, 216 zł, filtested i to jest bardzo, bardzo
fajny kolejny profit. Jak na razie dzisiejszy odcinek jest fenomenalny. Bardzo, bardzo fajnie oddaję. Jakie skrzynki jeszcze nie otwierałem? Dobra, a może akurat jeszcze na jakimś tam malucieńkim procencie poleci taka gamma Doppler taki. No byłoby to coś niesamowitego, no ale wiadomo, że procent na to jest znikomy, prawie że zerowy, ale no spróbujmy jeszcze 5 takich otworzyć, może akurat wyleci. No nie, niestety tym razem się nie udaje. No i przejdźmy na upgrader, 470 zł zostało. Tak jak mówię, mam max 30, znaczy mogę mieć maksymalnie 35% na upgrade, czyli będę sobie robił razy 5, chociaż nie, razy 2 i będę jechał na przykład na tą stronę. I teraz mam 45%, dlatego cyk, jedziemy sobie dużo, dużo dalej. I w tym momencie mam na przykład 32% szans. No to dodamy sobie to, to i to. Tym razem mam 50 w sumie, także to jest, to było bez sensu kompletnie. Ale na to mam 21%, to sobie cofniemy, cyk. I 25% to jest dobra, dobry procent, żeby się udało. Ale tym razem niestety nie przynosi mi to szczęścia. Jestem sporo zarobiony, dlatego dzisiaj sobie zaryzykujemy, widzowie, czemu by nie. 290 zł razy 2 i tutaj troszkę polecimy i 27% to jest za dużo, 28, albo dobra, 28 i dorzucimy po prostu 34,96, idealnie 35% i dam sobie lewa góra, no byłoby cudownie, jakby to się udało. Hamuj, kurde, było bardzo blisko, no znaczy bardzo blisko, w sumie nie było bardzo blisko, ale taki sztylet by się przydał. Dobra, aktualnie w ekwipunku, widzowie, posiadam 2600 zł, czyli 3 koła, 800 profitu aktualnie, ale pobawmy się jeszcze, zróbmy jeszcze jeden upgrade, 500 zł, walnijmy sobie na 1400 i 35% równe. Jeśli to się dzieje, będzie fenomenalnie, jeśli nie, to i tak będzie bardzo fajny film. Dam znowu lewą górę i proszę, żeby to się udało. No i znowu w to samo miejsce. Dobra. Już nie będę ryzykował, jest lekki profit w dzisiejszym odcinku, to jest najważniejsze. Dziękuję Wam, widzowie, za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich filmów, piszcie też pomysły. Jeśli chcecie wygrać 2 złote kody, kto pierwszy, ten lepszy w komentarzu. Dzięki Wam za oglądanie, no i na razie.